seu Batman. No cóż, chyba mam daje radę, tylko jeszcze muszę. To jest przechwytywanie kursora. Przechwytuj kursor. No i jest nim. No nie ma go. A jest, dobra. Dobra. Zobaczymy, jak to się będzie nagrywało. Jeśli nie nagra, to dupa. Więc. Dzień dobry wszystkim. Jestem Pixel. Jak dobrze możecie wiedzieć o tym. I dziś robimy sobie inny film niż zazwyczaj. Zostałem wyzwany przez Sybulbę 2000 żeby zrobienie tier listy moich ulubionych serii. Ma być trzech, ale zobaczymy, ile wyjdzie ten materiał. W sensie prawdopodobnie zrobię trzy, ale no po prostu, nie wiem w sumie co. jeśli będzie za długi ten materiał, to po prostu, nie wiem, zrobię jakieś party czy coś w tym stylu, nie wiem jak to. Nie wiem, jak to opisać lepiej. Mam wyzwać niby parę osób. Po raz pierwszy robię takie wyzwanie, nie umiem zbytnio coś takiego i zdecydowanie nie wiem, jak to robić. No, nie wiem, kogo bym wyzwał. Kogo mogę wyzywać tutaj? Reżysera muszę się zapytać, kogo mogę wyzywać, ale nie, co? Nie wiem. Skoro jesteśmy w tym retroskładzie całym, niby, co nie? To nie wiem. Jim i Mateo Gaming Ply. Bo Michał już został wyzwany przez. Niby ma być trzy, ale dam dwie, bo nie umiem innego niczego wymyślić i tyle powiem. Bo znając życie, ja z Michałem wyzwiemy tych samych osób, więc wolę dwie już, żeby to zrobić. I no, jak ze mną można się domyślać, ja to mam na pierwszy rzut na wpierw Sonika po prostu. I to będziemy robić. Kiedyś już robiłem tą tier listę tak dla siebie. I wiem, że chyba paru tu rzeczy brakuje. Więc jak mi się przypomni podczas robienia tej listy, to zaznaczę to, że jakieś brakuje i powiem, gdzie bym ją dał. Bo użyłem po prostu jakiegoś gotowca, nie zrobiłem tego tutaj sam czy coś. Jeśli chodzi o kolekcję, bo wydaje mi się, że tutaj też są kolekcje. Tylko jak ją zauważę, właśnie pamiętam. A, jest Sonic Mega Collection Plus. Kolekcji też jakoś postaram się. Bardziej się postaram. No, znaczy, wszystko to jest moja opinia i tak dalej, ale no, jakoś to się zobaczy. I będę to robił, raczej starał się po kolei, jak będę miał jakiś. Wiecie. Nie do końca pewne, to skipuję i później do tego wrócę. Więc na pierwszy rzut oka jest Sonic Genesis, który jest gównianą grą, więc damy na sam dół. Do Sonic Genesis to jest po prostu port Sonica 1 na Game Boy Advance, który jest do dupy, bo laguje jak cholera, jest przybliżony, nic nie widać i tyle. I guess jedynym i dodatkowo SoundFound Game Boy Advance jest okropny, przez co te wszystkie melodie brzmią do dupy. I no, nie lubię tej wersji. Jedynym w sumie małym plusem, I guess, jest taki, że ma spindasha w swoim ulepszonym trybie. Ale jako ktoś, kto grał w Sonica 1 już tyle razy, to mi się spindasz nie przydaje. A nawet jeśli to mam haki do. Są po prostu dużo lepsze wersje Sonica, które już mają spindasz. Na przykład najnowsza to chyba mogę powiedzieć Sega Ages na Switchu. To ma chyba spindasza. Wiem, że Drop Dash ma, ale nie wiem, czy
Spindasz. Z Tales and the Music Maker. O tym za dużo się nie wypowiem, bo mało to grałem. Po prostu ta gra nie ma za dużo kontentu. Jest po prostu, no, gra pseudoedukacyjna dla dzieci, no. Co tu dużo mówić. Sonic Jam na game.com. To nie jest to samo, co normalne Sonic Jam, dla tych, co nie wiedzą. No to są po jednym poziomie wzięte z gier Sonica, dodatkowo niezbyt dobre, niezbyt dobrze zrekreowane, no po prostu nie jest to dobra rzecz. Grałem to w chwilę, nie za bardzo mało, jestem za duże, jakieś wielkie zdanie, po prostu gówniana gra. Jak będzie coś na takie autentycznie złego, to możliwe, że będę jakoś to edytował, ale póki co to tak to zostawię. 5 minut, a ja dopiero przerobiłem 3 gry. Sonic Unleashed na mobilki. Ja bym tą dał, tak szczerze, docenię. Nie jest to jakoś fez. Fez jakaś wybitna gra, ale na mobilkę. Dodatkowo ta wersja z widescreenem jest, w sensie na telefon dotykowy jest ok. Jak się podłączy pada, to jest jeszcze lepsza. Powiedziałbym, że jak się podłączy pada, to jest ok. Gdyby chociaż tak nie lagowała, to byłoby już zarąbiście kompletnie, ale no. Gdyby ominąć te błędy, to jest nawet całkiem spoko i pewnie gdybym wiedział o istnieniu tej wersji, jak miałem telefon bazowany na Javie, to pewnie bym zagrywał się w to strasznie długo. Sonic CD. Na pewno nie tu, na pewno nie tu. Dałbym chyba tutaj. No, Sonic CD jest dosyć specyficzną grą u Sonica. Jest to, nie licząc mani, tak naprawdę jedyna gra Sonica klasyczna, która ma właśnie taki CD soundtrack. Lubię to soundtrack. I japoński, i amerykański. Level design jest okej. Okay. Czasem jest fajny, czasem nie, ale więc powiedzmy taka średnia to jest po prostu okej. Okay. Nie mam za bardzo z nią. Pamiętam, że kiedyś bardzo chciałem nią zagrać. To był główny mój powód kupienia Sonic Gems Collection. Ale później tak za bardzo się nie zagrywałem na to w Sonic Gems Collection, bo odkryłem, że Pico Drive, emulator Genesisa, ma opcję emulowania Sega CD i grałem to sobie na PSP. Ale ogrywałem i no w sumie dzięki Sonic Gems Collection poznałem też Sonic R, więc to nie jest takie złe, bo bardzo lubię tą grę. No to tak, Sonic Pinball Party. Dałbym to na D. No to jest po prostu gra pinballowa. Nie lubię za bardzo o niej, nie lubię za bardzo gier pinballowych i to tyle. I dodatkowo zremake'owali parę muzyk Sonica z właśnie w tej grze, na przykład Open Your Heart i z gameboyowym dźwiękiem, to nie jest dobre. Nie lubię bardzo gameboyowego dźwięku. Sonic Advance 3. W ogóle bardzo jestem, to trochę tak mnie triggeruje, że to jest tak byle co. Że jakbym ja to robił, to sobie tak, wiecie, tak ładnie to poukładał. Teraz krytykuję tego, kto to zrobił. Poukładałbym to sobie właśnie, że o, najpierw klasyczne gry. No tak mniej więcej, nie chronologicznie, jak to idzie fabularnie, ale po prostu tak erowo, że o, od Sonic 1 do, powiedzmy, Knuckles Chaotix, czy tam, co tam było ostatnie, nie pamiętam. I tak dalej, i tak dalej. Sonic Advance 3. Powiedziałbym, że jest... No, nie jestem, szczerze powiedziawszy, pewien. Powiedziałbym na B. Jest ok i zdecydowanie lubię... Zdecydowanie lubię koncept tej gry. W szczególności z tym parowaniem dwóch osób naraz i z tego ma się jakieś ekskluzywne umiejętności. Aczkolwiek bardzo nie lubię w tej grze, jak się dostaje do special stage'ów, czyli trzeba zebrać 10 ciao ze wszystkich poziomów i wtedy dopiero się
dostaje do Special Stage'a. Bardzo tego nie lubię. To jest chyba najbardziej upierdliwy Sonic do zebrania wszystkich szmaragdów chaosu i tego nie lubię. Więc no. Sonic Freeriders nie miałem za dużo nie grałem w to. Jeszcze muszę kupić, bo mam w domu niby Xbox 360, ale samej gry nie mam jeszcze. Grałem kiedyś, I guess, w sklepie. I na ten temat właśnie z tego mojego chwilowego grania tylko się wypowiem. Widziałem też playthrough, więc powiedzmy, że mam, I guess, trochę w znajomości z historią tej gry, ale nie jest dobra. Ja ogólnie nie lubię wyścigówek. Sonic Riders nigdy mnie jakoś do siebie nie przekonał i dodatkowo sterowanie ruchowe to jest kolejny minus tej gry, więc powiedziałbym, że na D bym ją dał z Sonic's Middle Party. 10 minut, a ja dopiero, a mam jeszcze tyle. No cóż, mi się nie śpieszy, mam tu pogadanie, nie wiem, nie wiem, pewnie będę bardzo szkalowany przez niektóre moje decyzje. Sonic 2. Osobiście Sonic 2 na początku bardzo lubiłem. Źle się zaczyna. I szczerze, wiem, że to jest taka podzielona opinia, co jest tak naprawdę lepsze w klasycznych, dopóki Mania nie wyszła. W sumie jak Mania wyszła, to, to jeszcze bardziej się to podzieliło, ale w tych klasycznych, czy Sonic 2, czy Sonic 3 jest najlepszą grą. Ja szczerze jestem bardziej z tego gangu Sonic 2, bo szczerze Sonic 2 dla mnie za dużo nie zrobiło. Dodało niby Tailsa i Spin Dash, ale szczerze w porównaniu do Sonica 1 według mnie level design nie poprawił się jako FES. Jak niektórzy tu mówią, że o, jaki level design jest dużo, dużo lepszy od Sonica 1, a szczerze powiedziawszy, to też zbytnio mi nigdzie tak nie wyglądało, w szczególności w Metropolis Zone. No może trochę się jakoś poprawię, to mogę przyznać, ale też nie było za dużo tam oryginalności. Tak naprawdę wszystko się powtarzało z Sonica 1 w pewnym stopniu, tylko było jakoś zmodyfikowane, nie było tam jakiejś fest nowości. No i dostaliśmy przez to poziomy typu Sky Chase, których nienawidzę, więc Sonic 2 ląduje, nie wiem, z Sonic City. Bardzo rzadko powracam do Sonica 2, tak szczerze powiedziawszy. Knuckles Chaotix. Jedyna gra Sonica na 32X. Gdyby Sonic Mars został wydany, to byłaby jedna z wielu. Ale była bardzo rewolucyjna. Ma szczerze fajny soundtrack. Ale ma bardzo skomplikowany level design. Tak samo w sumie jak Sonic Advance 3. I szczerze, nie za dużo mam do powiedzenia tutaj o niej. Powiem, że raczej na C. C to jest właśnie taki średniak. To bym powiedział takie średnie po prostu i tyle. Nie mam za dużego zdania. B to jest takie średnie dobre. Coś mi dupło w okno. B to jest takie właśnie średnie dobre, bym powiedział. O, coś w tym stylu. Żebyście wiedzieli, żeby tu nie, że C, o, to jest takie złe. C to brałbym raczej jako takie średnie neutralne po prostu. Mario & Sonic gry od razu się przyznam. Grałem tylko w chwilę w każdą. Nie miałem żadnego powodu, bo tak naprawdę jedyne dlaczego zagrałem w te gry, to żeby usłyszeć soundtrack i soundtrack jest na YouTubie, więc mi tam to szczerze wali mnie to. Dla mnie po prostu wszystkie są takie same te gry. Nie mam za dużo z nimi do czynienia, więc powiedziałbym, że one by po prostu dostały jakąś własną kategorię, jak to się tu daje. Jak to można zdawać? A draw below, o. Mario & Sonic. No nie mam za dużo z tymi grami do czynienia. Szczerze,
po prostu sobie są, nie mam o nich zdania jakiegoś wielkiego, więc po prostu je tutaj dam. Tak na szybko je tutaj znajdę, powiedzmy. Cyk, 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 cyk. O, jest tutaj jedna, tu jest druga. I tu jest jeszcze jedna. Aś to zmniejsza nagle. No dobra, to chyba będzie wszystkie ewentualne. No, jak będę je znajdował dalej, to po prostu tak je dam. Sonic Advance 1. Sonic Advance 1. Mam trochę lepsze z nim wrażenie. Pewnie dlatego, że zagrywałem się, jak byłem jak byłem mały w Ultimate Flash Sonic, która była portem Sonic Advance. Bardzo mnie w sumie smuci, że nie ma za dużo rzeczy związanych z Sonic Advance. Jedynka była dużo razy rewydana. Na przykład była raz wydana, został port wydany androidowy. Ale to chyba tylko w Japonii. Była chyba też wersja międzynarodowa, ale nikt jej nie update'ował, więc przestała być kompatybilna z wieloma urządzeniami, została zdjęta. Później jeszcze by została wydana na Wii U i takich innych pierdołach, ale... na przykład jakieś fangame. Znaczy wiem, że jest jakiś fangame chyba. Taki pseudo remaster Sonic Advance 1. Co jest fajne. Szkoda, że nie przeportowali właśnie na silniku Christiana Whiteheada takiej trylogii Advanced. To byłoby cool. Ale wracając do Sonic Advance samego, to była takim bardziej klasycznym platformerem i po prostu takie średnie by to było, powiedziałbym. Musiałbym być tak to po połowie. Tak nie takie średnie dobre, ale niekoniecznie też takie średnie. Więc tak pomiędzy bym to dał, ale nie chcę mi się dodawać do jednej gry, więc no, niby ma tą szczyptę dobrego, ale nie do końca. No i po prostu Sonic Battle daje na A, to jest jedna z moich ulubionych gier Sonica. Znaczy bardziej jest tutaj przez to, że jaka jest historia i to, że autentycznie lubię... Nie jestem fanem bijatyk, to zaraz muszę powiedzieć, ale lubię fabułę i bardzo lubię gameplay tej gry, aczkolwiek tryb fabularny tej gry to jest masakra. W sumie tryb fabularny tej gry to jest masakra, że każdą walkę musimy powtarzać dwa razy i jedyne, czym się ta walka różni, ta druga, to jest to, że przeciwnik ma więcej zdrowia i to jest bardziej upierdliwe. I to jest takie sztucznie przedłużane tej gry i tyle. I to jest moje zdanie o tej grze. Więc miała być na A. Gdyby nie było to z tymi podwójnymi walkami, to byłaby na A, ale że są, to spadła na B. Sonic Blast na Game Geara. To nie jest Sonic 3D Blast. Sonic Blast, powiedziałbym... Mam bardzo dobre wspomnienia grania w tę grę, bo jak grałem na Sonic Mega Collection Plus, to zagrywałem się w nią, bo bardzo fajnie wyglądała według mnie. Nie pozdrawiam oczywiście poziomu wodnego, bo ten pierwszy poziom wodny to jest tragedia. Nie da się tego przejść. Ale jednak lubię tę grę. I do dzisiaj mam jakiś do niej sentyment i czasem sobie do niej powracam i nawet jest fajna, chociaż Sonic jest tam niewiarygodnie wolny, to jednak jest cool. Cool się w to gra. Nawet design poza tym wodnym poziomem nie jest taki zły, tak szczerze powiedziawszy. Więc powiedziałbym, że... A wiecie co? Jednak może dodam to. Adrio above i powiedziałbym, że to jest takie C+. O. To jest Sonic Blast, Sonic Advance. O. I to jest C+, ale żeby nie było nam tu z dużej litery, bo nie lubię, jak tak się nie pogadza. Sonic Gems Collection. No to jest kolekcja. I... No właśnie, zawdzięczam temu to, że znam wiele tytułów Sonica dzięki temu. Bo to jeszcze było, jeszcze ja miałem Sonic właśnie Gems Collection, zanim Sonic the Fighters zostało rewydane w PS Store i Xboxie.
XBLA bodajże, tak to się nazywa, nie pamiętam. Xbox Live Arcade. Chyba tak. Więc zawdzięczam temu poznanie paru tych gierek. Właśnie to też Tales Sky Patrol, czy tam Tales Adventure. Ale no to nie jest gra, więc nie wiem, jak to może się do tego. Jak to mogę, więc po prostu chyba znowu zrobię osobną na kolekcję po prostu. Czy to jest kolekcja? Bo do kolekcji mam po prostu sentyment każdej jakiejś. No poza oczywiście tych, których za bardzo nie grałem, jak byłem mały, bo jednak sentyment mam tylko z tego, że grałem, jak byłem mały w to. I gdzie są reszta te kolekcje? Sonic My Collection Plus. Jakie tu, są tu jeszcze jakieś? O, Mario & Sonic kolejno znalazłem. I tu jest Genesis Collection. Genesis Collection nie grałem nigdy w to, więc nie mam do tego żadnego sentymentu, ale tak to dam, bo nie mam co innego to robić. Sega Genesis Collection zawsze chciałem. Sonic's Ultimate Genesis Collection, czy jakoś tak to się nazywa. To zawsze chciałem to mieć, ale nigdy jakoś nie kupiłem tego i tyle. Coś tu jeszcze jest takiego z kolekcji? Nie, chyba nie, dobra. Sonic Jam. Sonic Jam jest niby fajne przez to, że ma ten tryb 3D. Ale poza tym to jest po prostu kolekcja gier klasycznych z małymi upgrade'ami. Więc bardziej dam to do kolekcji niż do niczego innego. Niby to był jakiś prototyp Sonic Adventure, ale to tyle mówię. To się bardziej liczy jako kolekcja z taką minigierką w 3D niż cokolwiek. Sonic Mania. Dałbym raczej to na B. Bardzo byłem nahypowany na Sonic Manię i sądzę, że gra dorosła do tego hypu, aczkolwiek mam do niej pewne krytyki, które mnie nawet zastanawiają, czy nie dać jej do C+, bo lubię Manię. Nie aż tak bardzo jak Sonic Free & Knuckles. I dlaczego? Bo Mania uważam, że była trochę zoverhypowana przez niektórych. I po prostu nie rozumiem tak szczerze dlaczego, bo okej, fajnie remixy i tak dalej, ale tak naprawdę tylko ile tam było, 30% gry było oryginalne, coś w tym stylu. I no niby okej, no fajnie, no powracające poziomy, jakieś remixy, no to jeszcze nie było, to jeszcze nie było tak źle. Aż nie wydali DLC. Bo DLC jeszcze bardziej mnie w sumie rozczarowało, bo no tylko dostaliśmy kawałek Angel Island, Mighty'ego i Ray'a i tryb, w którym level design jest cięższy trochę i tyle. I no fakt faktem niby ten to DLC było bardzo tanie, aczkolwiek przyznam, że no mnie zawiodło. Chciałbym, nawet gdyby było droższe, no nie wiem, chciałbym chociaż jednego oryginalnego poziomu, jakby tak dodali. To byłoby fajne. No, i nawet jakby było droższe, to byłoby dla mnie cool. Okej, dobra, dodaliście jeden poziom nowy. Okej, fajnie. Spoko, to doceniam to, ale tak wiecie, że no tylko zmienił paletę, tam parę trochę zmian w level designie i to tyle w zasadzie. Bo ja nie byłem w zasadzie tak nahypowany na Ray'a i Mighty'ego, na powrót ich. Po prostu nie byłem. I co? I przez to mnie trochę zawiodło. Mania i Mania Plus, bo tak naprawdę jedyne, za co doceniam, że to DLC wyszło, to dlatego, że to był tak naprawdę pretekst, żeby wydać grę pudełkowo i tyle. I teraz mam Manię pudełkowo, jest fajnie. A tak to bym nie miał Manii pudełkowo i niby nie było fajnie. Sonic 06. To jest bardzo ciekawe. Dam na A. I zanim przyjdziecie do mnie nie pamiętam jak to się nazywa, z trójzębami, z płonącymi pochodniami i tak dalej, od razu mówię, że uwielbiam Sonica 06, tak naprawdę jak bardzo próbowało zrobić taką skomplikowaną fabułę,
Co niby teoretycznie udało jej się zrobić, ale nie przez. Nie chodzi mi tutaj o dziury fabularne konkretnie. I po prostu. Trudno mi jakoś to. Często mam tak. To się aplikuje też do mojego normalnego życia, że umiem. W sumie nie umiem. Nie umiem czasem rzeczy wyjaśniać. Tak umiem z tymi większości i co innego nie umiem. Takie, które na przykład nie wiem, bardzo lubię, to nie umiem tego wyjaśniać za często, ale spróbuję. Za potencjał w sumie też jaki miała. Z tym, do czego no niestety się nie udało, przez to jakie Sega miała praktyki do tego czasu. Czyli no. Macie datę wydania. Gra nie jest skończona. Trudno. Fajnie, I guess. Ale to jest data wydania. I tyle. No spoko, że gra nie jest skończona. Nie no, fajnie. Mogę was poklepać po plecach ewentualnie, ale no. Mamy datę wydania. I to tyle. No nie wiem, może trochę patrzę przez to różowe okulary, że takie o czym ta gra mogła być, ale dla mnie tutaj pasuje. Lubię tę grę po prostu. Już nie wspomnę o tym, że no ma moich ulubionych aktorów Sonica. Znaczy, teoretycznie to jest powód, który mógł wszystkie gry od 2005 aż do 2009 dać, ale no wiecie, o co mi chodzi. Jezus, będę się tłumaczył. Sonic 4 Episode 1. Powiedziałbym, że to jest średnie. Ja ominąłem hype Sonica 4. Tak szczerze, jak ta gra została zapowiedziana, to ja o niej nie widziałem. Ja wiedziałem o Sonic Generations, bo to był taki trochę mój skip od tego od hype'owania na Sonica chyba. Ostatnią grę, jaką tak byłem na śledziłem, można powiedzieć, z zapowiedziami i tak dalej, to było Sonic Unleashed i jednocześnie Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Później miałem wielką przerwę i Sonic Generations. I tak to było. Nie sądzę, że wiedziałem o Sonic and the Black Knight. Pamiętam, że raz Sonic and the Black Knight było do wygrania z Wii. W jakimś magazynie. Tylko nie pamiętam, kiedy to było, więc równie dobrze mogło to być albo w tej przerwie i tak się dowiedziałem o Sonic and the Black Knight, albo to było po tym, jak wróciłem do serii z Sonic Generations, więc ominął mnie kompletnie ten, można powiedzieć, hype i jednocześnie jak to się nazywa? Kurde. Rozczarowanie Sonic 4, ale ja jakoś nie miałem z tym za dużo wspomnień, można powiedzieć. No, jak zagrałem w grę, no jedyne co tak naprawdę mogę o niej powiedzieć, to to, że była strasznie krótka, a poza tym nie mam do niej za wiele problemów, tak szczerze powiedziawszy. To jest po prostu okej. Okay. Nic więcej do powiedzenia. Soundtrack nawet lubię. Sonic Advance 2 sądzę, że właśnie byłaby na B. Lubię bardzo tą grę. Nie jest aż tak bardzo przez. Kurde, ale jaki to był? W Sonicu Advance 1 to było, że trzeba było znaleźć trampolinę. W Sonic Advance 3 to był ten przesrany. Sonic Advance 2, jaki był system do Special Stage'ów? Nie pamiętam. Ups. Ale pamiętam, że sam level design, że najprzyjemniej mi się grał w Sonic Advance 2. Sonic Advance 3 nadrabia właśnie tą mechaniką podwójną. I że design jako tako się trzyma. Tu ma po prostu dobry design. I Cream. Ale Cream jest w Advance 3?
Chyba nie jest. Nie, nie, nie ma Crimson Advance 3, jest Advance 2. No. I to tyle. Dobry design, po prostu jak klasyczna gra. Jest lepsza niż Advance 1. Ale no. Sonic N to jest po prostu Advance. Nie grałem nigdy na Engage w Sonic N, ale widzi ostatnio Dark Archon przychodził w Sonic N i widziałem cały playthrough tego i no, to jest po prostu Sonic Advance, który może być troszkę trudniejszy do kontrolowania, ale to po prostu jest Sonic Advance i tyle. Sonic 2 na Game Gear, tudzież Master System. Ja ogólnie nie jestem za bardzo fanem tych gier na Master System i Game Geara. Powiedział, opowiadając o Sonic Blast jako o grze C+, ale nie wiem. Grałem w nie niby trochę jak zagrywałem się w Sonic Mania Collection, ale nigdy jakoś nie byłem ich fanem. Po prostu były jakoś takie mech dla mnie. Sonic Adventure. Sonic Adventure idzie tutaj, moi drodzy. Pierwsza gra Sonica, oczywiście nie mówię tutaj o DX, bo DX zabiera trochę ode mnie punktów za to, że pozbyli się tak dobrego modelu Sonica, który według mnie model z DX jest brzydszy trochę niż ten właśnie model Sonica z oryginalnego Adventure. Świetny soundtrack, level design jest bomba. Mój ulubiony aktor Sonica, czyli Ryan Drummond. I no. Tu jedyny minus tak naprawdę to historia. Historia tak naprawdę według mnie w SA1 to jest najsłabszy punkt tego. No i plus dodatkowo poziom w stylu Sky Chase. No to kurde, no co ja mam dłużej mówić tutaj. Ale no. To tak tylko to podsumuję, że no. Sonic Adventure DX. No to mówię, to jest po prostu Sonic Adventure, tylko zabiera trochę od tego, jak wygląda, więc jak gracie w Sonic Adventure DX, nie speedrunujecie, bo oczywiście w speedrunach to jest zabronione, zainstalujcie sobie Dreamcast Conversion Mod i tyle. To jest jedyne, co proszę, bo wtedy ta gra jest super duper, ale po prostu dam to, no, bo niby to jest, teoretycznie niby to jest ta sama gra, ale mówię, dla samego wyglądu I tak dalej, to razy bardziej właśnie z modami zagrać w SADX niż tak na czystej. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood była w mojej top 10, top 11 gierek i dam ją na B. Według mnie całkiem ok, na jako pierwszy i jedyny próbę zrobienia Sonica w RPG-u. To jest całkiem okej. Okay. Bardzo mi się nawet podoba historia i jak zrobili postacie i użyli Commandera z Shadow the Hedgehog, więc to dodatkowy plus dla mnie. Soundtrack jest do dupy, tak wiem, to przyznam po prostu. Chociaż szczerze powiedziawszy, jak słyszałem niektóre remiksy na YouTubie tych tracków, to sądzę, że gdyby mieli więcej czasu trochę, bo zakładam, że to była kwestia czasu, to mogliby zrobić jakiś lepszy sound found i żeby lepiej to brzmiało. Intro zdecydowanie jest najlepszą muzyką w tej grze. I no, fajnie by było, jakby kiedyś zrobili remiksy z Chronicles, bo Sonic, kanał Sonic ostatnio wstawia dużo remiksów. Znaczy ostatnio, no zawsze wstawiał. Ostatnimi czasy, o, wstawiał remiksy właśnie z dawnych gierek i fajnie było zobaczyć jakiś remix Sonic. Zrobili remix Sonic 4, więc mogę dać Sonic Chronicles, co im szkodzi. Jest Sonic 3 and Knuckles, czy tylko jest Sonic 3 i Sonic and Knuckles? No kurde, nie ma Sonic 3 and... A nie, jest Sonic 3 and Knuckles. No to jest... No to jak... No to dam to osobno, żeby nie mówić, żeby się tutaj nie powtarzać tak naprawdę. Sonic 3... Nie no, nie mogę tego po prostu jako osobno, to jest jedna giera, kurde, no. Po prostu będę to aplikował do wszystkiego. Sonic 3 była według mnie najbardziej rewolucyjną grą Sonica, które dopiero rewolucję przebiło Sonic Adventure. Miało dużo oryginalności w sobie.
dała nam postać Knucklesa i później Sonic & Knuckles jeszcze dał gameplay tego Knucklesa, który się bardzo różnił od Sonica. Dał nam właśnie tak teoretycznie dwie różne historie, bo no to się aplikuje do Sonic 3 & Knuckles bardziej, ale no mówię, to raczej dam po prostu jako jedną, bo no mówię. Jako jedną, bo po prostu nie umiem tych już gier tak osobno oceniać. Sonic & Knuckles było pierwszym DLC w historii, co później jeszcze no, dało nam Knuckles in Sonic 2 i Blue Spheres. I nawet miało być Knuckles in Sonic 1, ale z tego co pamiętam chyba dlaczego nie było Knuckles in Sonic 1, to bodajże dlatego, że sprite Knucklesa potrzebował takich kolorów, że niektóre rzeczy też zmieniały kolor, bo paleta barw oczywiście była inaczej działa w Sonicu 1 i po prostu mieli z tym problem i stwierdzili, dobra, mamy z takim tym problemy, nie chce nam się tego naprawiać, czy jakoś tak, i nie zrobimy tego. I tyle. I to jest powód. Więc... No, świetna muzyka, do dzisiaj wspomina, do dzisiaj ludzie pragną, żeby zremasterowali, wydawali te gry. Ale tego nie robią, bo oczywiście przez prawa Michaela Jacksona się nie da. Powiedziałbym nawet, że do eski. Zostawię Sonic 3 i Sonic & Knuckles A, bo osobno te gry... To nie jest całość, to nie jest całość, to nie jest ta epickość. A jaką jest Sonic 3 & Knuckles i samo Sonic 3 & Knuckles zostawiam w esce. Co swoją drogą, nie tak dawno został wydany, zrobiłem nawet streama na moim kanale z Sonic 3 Air, Angel Island Revisited. I to jest w zasadzie port Christiana Whiteheada. Ten sam koncept jest, tylko z Sonic'iem 3 i na PC to natywnie to działa. I bardzo polecam w to zagrać. To jest świetny port, świetnie się w to gra. I polecam bardzo. Polecam bardzo, bardzo. Bo to jest świetny port. I Sonic 3 jednak jest bardzo dużo. Daje tej gierce. Sonic Unleashed, wersja HD. Jest to wersja Wii? Jest. No proszę. Proszę, proszę. Sonic Unleashed. Źle się zaczyna. Sonic Unleashed uważam, że jest gierką dziwną w sytuacji. Na początku była bardzo hejtowana, może niby przez fakt O6 i też, że była nowym stylem gameplayu. Dzisiaj jest uznawane jako bóstwo, co mi się osobiście bardzo nie podoba, tak szczerze powiedziawszy. Ale co muszę jej dać? To, że była świetna graficznie, co jednocześnie było trochę jej zgubą, bo na wszystkim, co zostało wydane, to działa gównianie. No poza Xbox One. Xbox One trochę już naprawił to, jak działa Sonic Unleashed, ale jednak przydałby się remaster na PS4 czy tam na PC i tak natywnie na Xbox One, a nie, że emulacja to jest Xboxa 360. I szczerze, nigdy jakoś nie byłem wielkim fanem Sonic Unleashed. Oczywiście wielkim minusem, który wszyscy podają, to jest Warhawk. Osobiście ja nie mam za dużo problemu z Warhawkiem. Faktem jego niektóre poziomy są strasznie długie, ale nie wiem, jakoś nie mam za bardzo za wielkich poziomów. Ja nie mam za dużych problemów z Warhawkiem. Modern Sonic. Tak, teraz jedyne, jak mogę nazwać tego Sonica, to Modern Sonic. Dzięki Generations. No nie uważam, że ma za dobry level design. Według mnie dużo lepiej poprawili level design w Sonic Generations. Ale level design w Unleashed był taki czasem, że nie było satysfakcjonujących rzeczy. Jak coś zrobiłeś, to musiałeś iść na nowo tą samą ścieżką.
albo jakby to określić? Trudności mam z wysławianiem się. Nie podobał mi się level design Unleashed. Był czasem satysfakcjonujący, ale czasem to była taka. No, najlepszym przykładem według mnie jest Savannah Citadel. To chyba tak się nazywał ten poziom w pustyni. Początek poziomu to jest po prostu zigzag, na którym nic się nie dzieje. Tylko sobie możesz nabijać prędkości. O, fajnie, pokaż, jaki jesteś szybki, czy coś, nie wiem. I niby w teorii fajnie, ale według mnie to było strasznie niepotrzebne. Wiele właśnie jest takich niepotrzebnych rzeczy w Sonic Unleashed według mnie, jak na przykład Quick Time Event. Po cholerę Quick Time Event komu? Więc no, zamykam japę, bo już dochodzimy do 40 minut, ale no, jest tego dużo, więc to na pewno zajmie 40 minut. Seba nie pamiętam, co tam dał. Wiem, że na pewno Kingdom Hearts miał. Kingdom Hearts nie ma aż tylu gier jak tutaj. Chyba Ratchet i Clanka i nie pamiętam jaka. Nie pamiętam jaka trzecia. Może też jestem błędny do tego Ratchet i Clanka, ale Sonic Unleashed dam na B. Dam na B, tak to powiem. Jak ktoś będzie chciał, żebym jakoś bardziej rozwinął moje myśli, kiedy nie będę za bardzo się skupiał na nagrywaniu, to mogę jakoś to odpisać w komentarzach, I guess. Też tak mogę to zrobić. Sonic One na Game Geara. Szczerze powiedziałbym, że to jest jedna z tych lepszych gierek na Game Geara. Jak mówiłem, ze wszystkich nie przepadam, to jednak Sonic 1 ma taki, jakby to powiedzieć, charm. Ma taki swój urok. Nie wiem co dokładnie. Uwielbiam Bridge Zone. Bridge Zone to jest mój ulubiony track z Sonica właśnie na Game Geara, tudzież Master System. Nie wiem, jakoś lubię prostotę tego pierwszego Sonica na Game Geara. Jest po prostu fajny taki. Co sądzę, że właśnie tak. Późniejsze nie miały, nie zreplikowały tego i może dlatego nie lubię ich tak bardzo. Sega Superstars Tennis. Będę z wami kompletnie szczery. Nie grałem w to. Nie gra. Chyba była jakaś port na PS2, czy jakoś tak, co nie z iToyem. O, kolejna Mario & Sonic. Chyba był jakiś port na to, jest tutaj właśnie, co na PS2. Wiem, że chyba jakieś było, nie wiem, czy to był port, czy co, ale w to grałem chwilę i mi się nie podobało. Nie lubię tej gry. I tyle, nie mam jakichś uwag, po prostu nie lubię tej gry. Wersja na Wii Sonic Unleashed. I tu może się trochę bardziej to dopisywać do tego, jak bardzo nie lubię designu w tej grze. W tej grze według mnie design w Sonic Unleashed na Wii jest okropny, jest paskudny po prostu ten design poziomów, już nie mówię o samej grze. Na przykład z tym, że no zamiast jednego całego boostu mamy po prostu takie oddzielne paski, które nie wiem po jaką cholerę są. I upgrade'ujemy się pierścieniami, że chyba bodajże, żeby mieć więcej tych pasków, czy żeby dłużej one były. Nie lubię tej wersji. Wiem, że niby jest zalecana, że niby o, jest lepsza niż wersja na wersja HD, bo nie ma konieczności tych medali, ale nie, według mnie to jest paskudna wersja, jest do dupy i szczerze, jak macie problem z tymi medalami, to tak naprawdę większość tych medali można sobie na znajdować w poziomach Werehoga i w Hub Worldach. Jak się nimi. Tak naprawdę, jak wystuprocentujecie poziomy Werehoga, właśnie z medalami i Hub Worldy. Plus dodatkowo jak gracie OK Modern Soniciem, to na pewno będziecie zdobywać jakieś u niego medale, bo to się nie da po prostu tego zrobić. Nie da tego się nie zrobić. To powinniście być po prostu OK z tym i spokojnie dojść do Eggmanlandu, tak mi się wydaje. Przynajmniej Sonic Shuffle, wydaje mi się na D. Ma bardzo fajną właśnie no, cel shading i tak dalej. Według mnie szkoda, że
Sonic Team nigdy nie próbował tego zrobić z powrotem, w sensie stylu graficznego, nie gra party. Ale no, Sonic Shuffle jest ok, po prostu. Grałem na emulatorze, podobno, z tego co wiem, jak się gra w kilka osób, to jest to dużo fajniej. No oczywiście gra party, no to jak jest więcej osób, to oczywiście musi być fajniejsze, ale no. Jest ok, nic za bardzo za dużego nie robi, to jest gra party i tyle. Lego Sonic Dimensions. Jak wiecie, zrobiłem Let's Play. Nie jestem pewien, ale możliwe, że zrobiłem to jako jedyny w Polsce. Ten Let's Play z Lego Sonic Dimensions. Może nie, może tak, nie wiem. I szczerze, bardzo mi się podobało. I mówię to bardziej jak gry Lego są zdesignowane, a niekoniecznie jak gry Sonica są zdesignowane. Podobało mi się to nawet. Jedyne co, to mam. Ale to jest bardziej do Lego Dimensions samo, ale niż do samej paczki Sonica, że no jednak ten hub world i niektóre misje wymagają tych nowych postaci i tak wiem, że to jest do Lego Dimensions, co według mnie szkoda, bo teraz Lego Dimensions będzie się cierpiało z tego, bo oczywiście zostało przerwane produkcja tej gry, że no teraz figurki będą tylko leciały w cenie, nic więcej. Więc trochę szkoda, że na przykład nie zrobili takiego ostatniego update'u, że o, zrobimy z tego jak, powiedzmy, w cudzysłowie, normalną grę Lego, więc że musicie sobie tylko zarobić na daną postać i tyle, a nie, że musicie je kupić sobie za prawdziwe pieniądze, bo te figurki za swoją drogą są strasznie drogie. Ja pamiętam, że bodajże cena, za którą kupiłem Sonika, bo to już było oczywiście po tym, jak ogłosili, że już nie będą kontynuować developingu, zapłaciłem chyba za Sonika tyle samo, jak zapłaciłem za całą grę z LEGO Dimensions, więc wiecie, że to jest trochę chore, jak już muszę za DLC zapłacić tyle samo, ile zapłaciłem za grę. Więc jako samo bez tych wad LEGO Dimensions, to powiedziałbym, że nawet byłoby w B, ale że dodajemy tu wady z LEGO Dimensions samego, to dajemy to nawet do C. Więc o, więc jeśli gracie to samo, jeśli powiedzmy macie wszystkie postacie, jakie są potrzebne do tego, do wystuprocentowania, to tak, to jest to w B. To jest fajna. Fajna gierka. Znaczy gierka, no. No, powiedzmy fajna gierka, ale bez tego to nie. Jeśli jest jakiś sposób w przyszłości, albo już jest na, cudzysłowie, spiracenie figurek LEGO Dimensions, to wtedy nie mam nawet problemu z tym, z tych LEGO Dimensions, to wtedy spokojnie wędruję na B sobie. Ale jestem gadatliwy. SA2 można powiedzieć, że ma trochę rzeczy, które bardzo lubiłem w Sonic Adventure 1. Level design jest troszeczkę gorszy. I też mało tak naprawdę gra się najfajniejszymi postaciami, czyli szybkimi, czyli Sonic and Shadow. Ale te postacie nie są już takie upierdliwe, jak na przykład to było. Dużo ludzi mówi, że Big jest bardzo upierdliwy w SA1, ale ja tak nie uważam, ale no załóżmy, że jego gameplay jest upierdliwy, to tego się pozbyli. Ja uważam osobiście, że gameplay Amy jest najbardziej upierdliwy i jego się pozbyli. I za to mamy takie trzy, które poniekąd są ze sobą podobne i jest okej. Ale powiedziałbym, że większym plusem SA2 jest historia i oczywiście moja ulubiona postać Shadow tu jest i no. I tyle mam do powiedzenia. Lubię tę grę bardziej za historię niż za gameplay. A Sonic Adventure 1 lubię bardziej za gameplay niż historię. Tak, to możemy taką zależność zobaczyć. Sega Superstar Tennis, wersja na DS-a. Wersja na DS-a nie grałem. Więc dam do E. Sonic Rush Adventure i w sumie też. Niech to. No, kolejną kolekcję znalazłem, której nie grałem. Gdzie tu jest Sonic Rush? Bo od razu też zaznaczę. Sonic Rush i Sonic Rush Adventure to według mnie są bardzo dobre gry Boost 2D. W sumie jak Sonic Colors na DS-a to też jest. Sonic Colors DS, Sonic Colors DS. Jest wersja na Wii. Wersji na DS-a nie ma tu chyba.
A szkoda, bo to jest lepsza wersja niż wersja na Wii. Ha! A to ci heca. O, to nie moja collection. Zwykłe. Już chciałem dodać plus, bo jestem tak do tego przyzwyczajony. Ale no to nie ma sensu. Colors na Wii. Na DS-a znaczy się. A szkoda. To tak w cudzysłowie wersja Sonic Colors na DS-a jest tutaj. Ta trylogia, powiedzmy, Rush, załóżmy, że Colors DS to jest trzecia część Rush, jest według mnie bardzo dobra. Jest lepsza od niektórych gier 3D. Boost. No co? To jest według mnie pierwsza gra w 2D, która tak naprawdę nie miała przesranych special stage'ów do ogarnięcia. Znaczy, pierwsza gra od Sonic 3 and Knuckles. Niby Knuckles Chaotix też. No to powiedzmy, że od Knuckles Chaotix to jest taka pierwsza gra, która nie miała przesrane, bo Sonic Advance trochę tak polecieli. Nie wiem, co oni mieli, chyba mózgi w dupie, jak wymyślali, gdzie, jak dostać się do tych special stage'ów. I mi się to nie podoba, ale Sonic Rush miało bardzo dobre ograniczenie tych special stage'ów, jak zdobywać te szmaragdy i no, level design też był ok. Trochę za bardzo według mnie na trikach był założony, ale bez ogarniania trików też jakoś mniej więcej da się to ogarnąć, więc. Więc całą tą trylogię dałbym w A. Jest to dobra muzyka, jeszcze muzyka jest tutaj świetna w tych dwóch osłonach, no bo już Colors DS to była po prostu właśnie demake'i muzyk z Colors normalnego. Sonic Boom, Fire and Ice. W sumie też dam to Sonic Boom, Shattered Crystal. Chociaż Fire and Ice jest dużo lepsze niż Shattered Crystal. Ale Shattered Crystal to było coś według mnie, co chciało replikować Sonic Rush, tylko dodatkowo z tym samym gimmickiem zmieniania postaci. Jest to ok platformer. Bossów miało do dupy według mnie. Nie wiem, nic za bardzo specjalnego o tej grze nie ma, tak szczerze powiedziawszy powiem. Sonic Boom, Shattered Crystal jest taki ok średniak. Taki o. Fire Emblem było dużo lepsze, jak dodali ten cały gimmick. Znaczy właśnie, to według mnie ten zmienianie lodu i ognia to był tylko taki gimmick, który trochę był upierdliwy. Przyznam. Poprawili animację, która trochę jest bardziej naturalna, jak była w show, a nie właśnie jak była taka trochę pseudo dziwna. Znaczy pseudo dziwna, nie wiem jak to określić. Po prostu było. Jak widzieliście cutscenki z Shattered Crystal i Rise of Lyric, to jest coś w nich dziwnego, co później było naprawione w show. Tak według mnie. I nie było tam Shadowa, co było dla mnie dziwne, bo jak Shadow jest wykorzystywany w Boom bardzo do sprzedawania tej marki. No na serio, no, Rise of Lyric go wcisnęli. W Shattered Crystal go wcisnęli. Wcisnęli go w dwóch sezonach show. I według mnie to jest najgorsza interpretacja Shadowa ever. Od tego nie wcisnęli. W sumie to jest nawet ok, więc dam go na. Dam Boom Fire and Ice na C+, takie. Sonic Generations wersja. To jest wersja normalna czy 3DS-owa? Nie jestem pewien. Jest tu jakieś inne Sonic Generations? Jest. Ok, czyli to jest wersja 3DS-owa. Sonic Jump, spadaj. A zacznę od wersji 3DS-owej. Wersja 3DS-owa według mnie została źle zrobiona. Bo jak wersja konsolowa, okej, fajnie. Ale remixy ma świetne niektórych poziomów, w szczególności Radical Highway klasyczne. Ale wracając. Według mnie wersja 3DS-owa Sonic Generations została kompletnie źle zrobiona, bo zrobili to jako o. Sonic Generations. Oryginalnie to było założone jako tak, to będzie wersja, w której oddamy hołd handheldowym wersjom Soników. Ale z jakiegoś powodu stwierdzili, że
Kurde, jednak nie. I jest jeden poziom z handheldowego Sonica, jakim jest Water Palace z Rush. Teoretycznie można zaliczyć coś Tropical Resort, bo jest niby w Colors DS, a to wyszło chyba tego samego dnia, co normalne Colors, więc teoretycznie dwa, ale w praktyce jeden. Więc no to jest jeden minus taki, ale no mówię, no te remiksy jednak nadrabiające według mnie remiksy właśnie. Chociaż z wersją 3DS-ą jest więcej lenistwa, mi się wydaje. Z remiksami. Zdecydowanie mniej jest takich, które zostały, znaczy więcej jest takich, które zostały tylko tak, no dodamy parę bitów i tyle. No i tak wygląda muzyka w Sonic Generations na 3DS-a, bo na serio mogę parę wymienić, które tak pamiętam, że autentycznie niemal niczym się nie różnią. Jak na przykład Egg Emperor, Biolizard, przy czym Biolizard tak naprawdę jedne się różni tym, że dodali bity tam i trochę zrobili wokale bardziej skuszalne i to jest jedyne, co zmienili w tej muzyce. Więc jest Biolizard, Emerald Coast praktycznie niczym się nie różni. Niby wersja klasyczna jest troszeczkę inna, ale na przykład wersja modern nie jest niczym. Niczym się nie różni od oryginalnego. Emerald Coast. Co tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? Walka z Big Armem to oczywiście jest świetny remix. I coś bym jeszcze pewnie wymyślił, ale mi się... O! Największe Tropical Resort, wersja klasyczna, to by po prostu wzięli muzykę z Colors Wii i tyle. Nic do niej nie zmienili. Po prostu wzięli oryginalną muzykę i ją dali. Nie ma żadnego remiksu klasycznego Tropical Resort, więc damy do B. I Sonic Generations, jak mówiłem, to jest tak naprawdę, powiedziałbym, że w Unleashed to podobnych gierkach, bo dzielę troszeczkę jak boost gierki były robione, czyli jest Unleashed to podobne i Colors podobne. Colors podobne to właśnie byłoby Colors, Forces i poniekąd Lost World też było z takim trochę według mnie założeniem robione. No Unleashed to podobno to oczywiście no, jest Sonic Unleashed i Sonic Generations. Wydaje mi się, właśnie mówię, no jest to lepsze niż Unleashed według mnie. Jest to gra niestety krótka bardzo, co też jest problemem wersji na 3DS-a. Ale wersja HD jest bardzo krótka, tak naprawdę gdyby nie misje, to tą grę można by było zrobić w godzinę bez żadnych kłopotów. Max właśnie tak półtorej godziny. To mnie trochę boli, że właśnie była aż tak krótka. Jak naprawdę wiele, dużo więcej dało się tam zmieścić. Fabuły tam nie było w ogóle. Na walkę z Shadowem do dzisiaj mam ból dupy. Na muzykę, bo według mnie remix Fortress Story jest do dupy. I... No i nie mam w sumie za dużo więcej rzeczy, więc ogólnie uważam, że jest to lepsze od Unleashed, tak contentowo. Znaczy nie, contentowo. Właśnie trudno mi to jest określić. Gdzie bym to mógł dać? Raczej powiedziałbym, że do A bym dał Generations. No. Sonic Jump to chyba nie jest Fever, co nie? A w sumie na jeden tam. Bo zakładam, że tu nie ma odnoszenia się do oryginalnego Sonic Jump na Java. Chyba nie. Więc Sonic Jump to jest gierka mobilna. Nie za dużo w nią grałem, tak szczerze. Sonic Jump chyba jest mój najmniej ulubiony mobilny Sonic, jakiego miałem przyjemność, tudzież nieprzyjemność grać. Nie było w nim nic specjalnego, tak szczerze. Grałem w niego, oczywiście, ale... Miałem w sumie wyrąbane większość czasu, więc powiedziałem, że no, takie D.
Sonic Lost World to jest wersja 3DS-owa czy normalna? Właśnie trudno mi powiedzieć, czy to jest. Muszę tak szukać tego zawsze. Dobra, czyli to jest wersja 3DS-owa. Wersja 3DS-owa Sonic Colors ma trochę, według mnie, no dosyć. No, ma bardzo prosty level design, to muszę powiedzieć. W szczególności w porównaniu do Lost World na Wii U, tudzież Steama, który już ma dosyć, no, prostowaty. Nie jest do końca prosty, ale no, prostowaty level design. I w porównaniu do tego, tym bardziej jeszcze wersja 3DS ma prosty design. Ma ode mnie plus za zrobienie oryginalnych special stage'ów, bo. No jest po prostu oryginalne. Niby wzięło to Blue Sphere, ale nie zrobiło z tego na przykład Half-Pipe'a, jak to większość Soników tak naprawdę zrobiło. Tak naprawdę no, wszystkie to zrobiły. Niby Advance dały na to jakiś swój pseudo wersję swoją, ale tak naprawdę to było nadal Half-Pipe z Sonica 2. I ma bardzo fajne special stage, tylko szkoda, że są na żyroskop i no w zasadzie jeśli nie jesteście w domu, to trochę tak przypograć sobie w te special stage gdzieś, ale za te special stage powiedziałbym, że takie C plus. Natomiast główny Lost World, oprawa graficzna według mnie jest bardzo dobra tej gry. Wielki propsy za to, że udało im się to zrobić, żeby gra działała praktycznie nieskazitelnie w 1080p 60fps na Wii U. Więc to jest wielki wyczyn według mnie na tej konsoli. Sama gra. Fabuła nie za bardzo lubię. W szczególności, że tam jeszcze gorzej pokazali Talesa niż normalnie, bo już od Unleashed też się według mnie tak staczał. Ale Lost World tak walnęli tym, że Tales nagle jest sfochowaną małą dziewczynką, która jak się jej nie słucha, to szczela focha i tyle. I tyle. I po prostu takie to było randomowe i z dupy. No i kwestii fabularnej Lost World nie lubię bardzo. Level design jest okej. Okay. Bardzo lubiłem koncept parkoura, który nie został za bardzo używany. Bardzo to reklamowali, a w grze to praktycznie nie jest używane w ogóle. Normalnie, jakbyście normalnie grali w speedrunach, to jest nawet używane, ale tak w normalnej grze to no, rzadko się tego używa. Ale jest kolor na DS-a. Nie zauważyłem tego. Więc to co damy. No więc powiedziałbym, że jest lepsze od wersji 3DS-owej. Więc dałbym to tutaj. Jest lepsze od wersji 3DS-owej, ale jednak nie jest w B. Więc. Właśnie trudno mi jest jakoś zadecydować. Lost World jest taką gierką specyficzną, powiedziałbym. Jest po prostu tutaj i nie za bardzo wiem, jak ją ocenić, bo. Nie, no tak. Do niej ok, podchodzę. Ma bardzo fajny moment z Eggmanem. Deadly Six według mnie byli niepotrzebni, tak z. To po prostu się wzięli. Jakoś ich postać nie jest według mnie ani trochę ciekawa. O, dlaczego to jest plus? Dlaczego Sonic Mania Plus i Sonic Mania to jest osobno kompletnie? Chyba, że. O, już wiem, zrobię jak IGN. Że ocenię DLC samo w sobie. Bo to jest za samą grę, a to jest za samo DLC. No to DLC damy tutaj. DLC samo jest do dupy. Ale artbook był fajny. To muszę przyznać, jeśli chodzi o wydanie pudełkowe. Sonic Riders Regravity. Jak już powiedziałem wcześniej, przy Sonic Freeriders nie za bardzo mnie przyciągały te gry Riders. Chociaż przyznam, że chyba najbardziej z całej trylogii lubię właśnie Zero Gravity. To jest cały ten gimmick z, no właśnie,
z tą zerową grawitacją, o Jezu. Jest całkiem okej. Okay. Samo to sterowanie według mnie jest mniej skomplikowane niż to było w oryginalnym Riders. I nie wiem, jedyny w sumie minus, jaki mogę powiedzieć, to, że cutscenki wyglądają dziwnie w tej grze i do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego w uniwersum Riders wszyscy mają takie wielkie łapy i nogi. Bardzo mi się nie podoba, jak zrobili ten model. Więc Free Riders dam tutaj. Sonic All Stars Racing to nie jest sensor, to jest oryginalny. All Stars Racing grałem sobie na moim PS3. Jest to fajna ścigałka. I mogę w sumie tylko o tym powiedzieć. Jest okej. Okay. Nie grałem nigdy z nikim multiplayer to, ale no, jest okej, okay, mówię. Nie lubię za bardzo ścigałek. Jest takie C+. To jest jedna gierka racingowa Sonica, gdzie Shadow ma motocykl i to jest dla mnie smutne, bo ten motocykl bardzo mi się podoba i szkoda, że nie dostał go w TSR. Bo bardzo chciałem ten motocykl, a go nie ma. Sonic Colors na Wii. Sonic Colors, tutaj uwaga, controversial opinion. Nie uważam, że jest dobrą grą. Sonica, nie wiem. Tak dużo ludzi mówi, że Forces jest takie złe przez swój prosty level design i praktycznie zero challenge'a, ale uważam, że to już było w Colors i Forces trochę właśnie lepsze było od Colors z tym wszystkim. I no, Colors. Fabuła była do dupy, humor mi tam nie pasował ani trochę. Jeszcze dałbym do The Colors. Nie wiem, no, nie mówię tutaj o samych Wispach. Wispy według mnie nie są jakąś rzeczą, która była strasznie. Wiecie, nie zniszczyło dla mnie serii, czy to, że dalej są dodawane, bo mi tam to szczerze koło dupy lata. Czy są Wispy w grze, czy nie. No, i co? O Colors nie mam za bardzo powiedzieć za dużo. Nie mogę za dużo powiedzieć, poza faktem, że daję propsy za to, jak poukrywali Red Ringi. To muszę dać propsy. Virtual Sonic też był fajny, taki Sonic Multiplayer. No, ma taki plus, ale nie sądzę, że dalej mi to podniesie. Może do C najwyżej. Nie wiem, się może jeszcze bardziej na tym zastanowił, ale jak taka powiedzmy szybka decyzja, to ten materiał już ma godzinę ponad, a ja tylko robię Sonica. Może daruję sobie te dwie inne serie. Albo zrobię to w innych filmach po prostu. So, tak Sonica dam osobno i po prostu zrobię te dwie inne serie, bo bodajże prawdopodobnie zrobię Ratcheta i Clanka oraz zastanawiam się albo nad grami Lego, albo nad czym? Nad Raymanem. Albo to, albo to. Sonic Boom Rise of the Lyric. O Jezu. Gra, którą mam, a nie mam do niej konsoli. Sonic Boom Rise of Lyric jest bardzo smutne według mnie. Z tym, czym mogła być, a czym się stało. I niestety muszę ją dać do D. No cóż, soundtrack to chyba najgorszy w serii, bym powiedział. Gameplay sam w sobie nawet okej, bym powiedział, gdyby był lepiej zrobiony, gdyby był lepszy design, gdyby była bardziej dopracowana, gdyby ta gra w ogóle nie była ekskluzywem na Wii U, to same te problemy, tak naprawdę wszystkie były załatwione, bo by mieli więcej developingu, więcej czasu na developing gry, aniżeli naprawianie to, żeby działało na Wii U w ogóle. I według mnie to jest najbardziej smutna rzecz w tym Rise of Lyric. Więc zmarnowane dużo było w tej grze przez po prostu głupie decyzje. I też to, że z jakiegoś powodu miała być dopasowana do show, chociaż show nawet nie, ani trochę nawet nie wspomina Rise of Lyric. A według mnie nie byłoby to takie trudne, gdyby na przykład Rise of Lyric dali jako prequel do show. Że na przykład, no nie wiem, to jest zupełnie jakaś inna kraina. I nie wiem, pod koniec gry
jakoś tak trafiają na tą wyspę z show i tyle. I to tyle. Albo że po prostu byli na tej wyspie z show i mieli jakąś misję, bo Eggman coś zaczął knuć na jakiejś właśnie innej wyspie, gdzieś zupełnie indziej. I tam by to zrobili. To według mnie nie byłoby jakieś trudne do zrobienia. Bo tak naprawdę to wszystko, co widzimy w grze, nawet nie jest w show. Co ewentualnie niektóre postacie widzimy, jak na przykład Styx. Ze swoją drogą szkoda, że Styx nie była grywalna. A nawet miał być Shadow grywalny. Ale nie był. No i dupa. No i dupa. Chciałbym, żeby Shadow był grywalny. Zdecydowanie dużo zmarnowali z Rise of Lyric. To muszę powiedzieć. I nie podoba mi się, że Sonic jest z małej litery. Teraz to dopiero zauważyłem. I dlaczego mi tutaj robisz takie złe rzeczy? Dodaj do słownika. Nie chcę, żeby tak było. Dodaj do słownika. Okej. Sonic and Sega All-Stars Racing Transformed. Od razu mówię, że z Transformed miałem bardziej doświadczenie z wersją bitową niż z wersją HD, więc to może jakoś do mnie jakoś zmieniać moją ocenę. Ale szczerze, za dużo to nie zmieniało dla mnie w porównaniu do zwykłego All-Stars. Nie wiem, co dla mnie było śmieszne, to, że dodali tego Heavy'ego z Team Fortress w wersji na PC bodajże. Na wersji nie wiem, czy to było na wersji konsolowej, czy we wszystkich, ale był Ralph Demolka. Czy Ralph Demolka był w oryginalnym? Nie, w oryginalnym to wiem, że w Banjo-Kazooie był na wersji Xboxowej. A tutaj chyba właśnie Ralpha Demolka dodali, tylko nie wiem, czy to było ekskluzywne, czy dla jakiejś wersji, czy dla wszystkich to było. Nieważne. Ale no, za bardzo dla mnie ta gra nie zrobiła wrażenia. Jest fan racerem. Nie zrobiła według mnie żadnych, poza oczywiście graficznymi, żadnych dodatkowych rzeczy, które mogłyby jakoś usprawnić oryginalną grę. Więc powiedziałbym, że nawet przez to dostaje C. Nie zrobiła jakichś wielkich rewolucji, więc dostaje C. Kurde, to był bardzo zły pomysł, że nie zrobiłem sobie piciu przed zrobieniem tego nagrania. Bo teraz mi trochę zasycha w gardle, ale dobra, lecimy. Mamy jeszcze bardzo dużo gier. Ten materiał wyjdzie 2 godziny, autentycznie. Team Sonic Racing. Team Sonic Racing, byłem nawet na to bardzo podhypowany. Niektóre decyzje do teamów mi do dzisiaj trochę dziwią. Jak na przykład Team Vector, albo to, że w grze z jakiegoś powodu jest Zawok, a nie Infinite. I szczerze, jako już nie lubię za bardzo gier wyścigowych, to też się tyczy w sumie All Stars Racing, to nie miałem za dużo motywacji, żeby przechodzić tą grę. Do dzisiaj nie przeszedłem tak naprawdę All Stars Racing i All Stars Racing Transformed. Niby TSR przechodziłem, ale nie chce mi się za bardzo 100% tej gry, więc nie wiem, fajnie, że zrobili tak tylko dla Sonika. Znaczy, wiem, że dużo ludzi właśnie narzekało na to, że to tylko dla Sonika to robią, a nie dają już tych postaci z innych marek Segi, ale szczerze mi to za bardzo nie przeszkadzało. No i to nawet było cool, że tak specjalnie dla Sonika tak raz mogli ekskluzywny racer znowu dla Sonika i jest fajnie. I do dzisiaj nie rozumiem, jak ludzie mogli mieć problem z tym, przecież Sonic jest szybki, dlaczego on używa samochodu? Jak kurde, no. Mieliśmy już 4 gry, w których Sonic używa samochodu, w sumie 5, licząc tego Dimensions, w których używa samochodu zamiast po prostu biegać, i wy się jeszcze o to pytacie, no kurde, no żeby dla wszystkich było fair. No jaki to byłby fan z ścigania się z kimś, kto jest szybszy od dźwięku, czy tam światła nawet. Ale powiedziałbym, że remiksy były boskie. Więc dałbym B. Te remiksy podbijają mi trochę. To. No, na razie to wygląda całkiem ok. Tak naprawdę skupiamy się tylko na od F górę.
Bo to właśnie Mario and Sonic Collection to są takie dwie osobne rzeczy. Sonic CD to zakładam, że tu chodzi o remaster, więc damy po prostu tam samo, gdzie jest CD. Remaster nic za dużo nie zrobił, tylko daje propsy za to, że stwierdzi, a kurde, zremasterujemy to, żeby działało w 16 na 9 i później zrobimy to wszystkimi innymi grami Sonica poza Sonicem 3. Co nadal jestem salty o to, że nie było Sonica 3. I pewnie może to, nie no, sukces na pewno miał wielki, ale może gdyby nie fakt z tych problemów z Sonicem 3 i później Niemania, to może byśmy nawet mieli właśnie remaster Sonic 3 and Knuckles, może nawet Knuckles Chaotix, bo wiem, że Christian Whitehead się wypowiadał kiedyś, że chciałby zrobić remaster Knuckles Chaotix. No i oczywiście wydaje mi się, że byłoby to nawet pewne, że zobaczylibyśmy remaster serii Advance. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, to od razu mówię, że nie jestem jakimś świetnym Puyo playerem, więc za to, że po prostu no, to jest Puyo Puyo, nie mam za bardzo do tego sentymentu, daję to na D. Po prostu takie, to jest okej. Okay. Sonic Drift 2 i Sonic Drift. Grałem to trochę w Sonic Mega Collection Plus. Nie za bardzo, nie jestem fanem tego, zakładam, że nikt nie jest za bardzo fanem tych części, tych spin-offów. Jest po prostu tutaj i tyle, dam to znowu na D. Dlaczego to się tak brzydko przesunęło? Czy tutaj chcę to dać? Jest tutaj, nie jest nic specjalnego. Fajne ma reedycje niektórych tracków. Z klasycznych serii. Wacky Worlds to znowu jest po prostu tutaj. Powinien zrobić jakąś osobną kategorię. Jest po prostu tutaj i tyle. Sonic Spinball to znowu. No, nie lubię za bardzo spinballów, więc to D leci. Ale soundtrack ma miodny, w szczególności Toxic Caves. Reszta nie jest aż taka, ale. Fajna, ale. No, Toxic Caves to jest bomba, jeśli chodzi o track. Sonic Triple Trouble. No mówię, no, gierka na Game Geara. Mówię, nie za bardzo dla mnie coś zrobiła. Wiedziałem, że jest jedną z tych lepszych gierek na Game Geara. To chyba też ta, w której był Knack the Weasel, co nie? Więc, powiem, że w C jest okej, okay, ale tak trochę z zawahaniem to robię. Jest zdecydowanie lepsza niż Sonic 2 na Master System. Sonic Runners. Sonic Runners miałem trochę okazję pograć, zanim zostały serwery zamknięte. Teraz jest w ogóle jakiś revival tej gry. Co według mnie jest bardzo spoko. Ale nie byłem jakoś wielkim fanem, bo mówię, to troszkę może być ze względu na to, że grałem dosyć w nią krótko. Lubiłem czasem oglądać gameplaye z tego na YouTubie. I to tyle. Nie mam za bardzo o niej zdania. Ale jako taki. Zapychacz czasowy to jest nawet spoko. To bym mógł nawet dać. A, to jest Sonic Runners Adventure. I to w sumie powiedziałem, że to jest to samo. I jednocześnie Sonic Dash. To jest taki fajny zapychacz czasu. Chociaż Sonic Dash to bardzo dużo ograłem. Odblokowałem bardzo dużo postaci. Nawet brałem udział w evencie do Sonic Movie. I mam teraz Teen Sonica i Baby Sonica. I Sonic Dash powiedziałbym, że ma bardzo dużo charmu. Zdecydowanie propsy za to, jak długo podtrzymują tę grę przy życiu i jakim jest sukcesem. Zdecydowanie to jest fajna gierka. I od czasu do czasu do niej sobie powracam. Sonic Labyrinth to jest jedna z moich ulubionych gier na Game Gear i to nawet nie mówię ironicznie. Bardzo ją lubię. Zagrywałem się w nią, jak byłem mały, właśnie w Sonic Mega Collection Plus. I do dzisiaj mam do niej sentyment wgrany. Po prostu jakoś tak mam. No co mogę powiedzieć? Co mogę za dużo o niej powiedzieć, że tak powiem? Kurde, jeszcze nie wiem, jak zedytuję ten film. Czy nie wiem, czy będę go renderował, czy w ogóle się z tym będę chrzanił, że po prostu surowy materiał będzie taki czarny. Czarny prostokąt obok. No nie wiem, zobaczę, czy mi się to w ogóle będzie opłacało, bo renderować. Godzinę ponad materiałów Full HD to zdecydowanie mi się nie opłaca. Dobra,
Już powoli docieramy do końca. Sonic the Hedgehog Game World. No to mówię, to jest tak naprawdę z tym samym kalibru co Tales from the Music Maker. Trochę bardziej, bo to są jednak minigierki, powiedziałbym, że bardziej fajne. I tyle, nie mam o tym za dużo zdania. Jest na E, jest, nie jest to dobra gierka według mnie. I Sonic Forces. To jest kontrowersyjny temat. Ja bardzo lubię Sonic Forces. Lubię trochę właśnie. Trochę lubię. Nie jestem do końca za, ale bardzo lubię. Jakby to powiedzieć? Bardzo lubię koncept tej prędkości, bo był taki od Nakamury wywiad, jaką ideologią się, o właśnie, ideologia, to jest słowo, ideologią się kierował przy właśnie kreowaniu Sonic Forces, jak level designerów, że tak powiem, uczył właśnie z tym, żeby no jak najszybciej się dało z punktu A do punktu B przedostać i nie jestem za, ale lubię jak to zrobili. I bardzo mi się przyjemnie do dzisiaj gra Forces. Od czasu do czasu sobie wracam do tego. Dużo częściej niż do Generations czy Unleashed. No, ostatnio nawet sobie wszystkie poziomy zespeedrunowałem, a od tak. I znaczy nie od tak. No. Ecie. Jak ktoś mówi, że w Episode Shadow cheatowałeś, to musisz pokazać temu komuś, gdzie raki zimują. I za to wróciłem sobie do Forces, przeszedłem, zespeedrunowałem wszystkie poziomy, pobiłem wszystkie czasy tej osoby, w których nie miałem, bo za bardzo mnie to nie obchodziło. I tyle. I tyle mam do powiedzenia. Outlast Sonic Forces. Sonic Heroes to jest gra mojego dzieciństwa. Prawdopodobnie. Moja pierwsza gra 3D Sonica. I do dzisiaj mam wielki sentyment do niej. Nieważne jak ludzie mówią, że jest do dupy czy coś. Ja uwielbiam Sonic Heroes. Nie przeszkadza mi za bardzo w niej to, że trzeba przechodzić 4 razy tą samą grę tak naprawdę. Level design jest bardzo dobry. Nie narzekam na niego. Chociaż poziomy są przydługawe, to muszę przyznać, to jest jedna rzecz, na jaką czasem narzekam i tyle. Bardzo lubię Sonic Heroes. Fabuła jest taka, powiedzmy trochę generic, ale bardzo lubię Sonic Heroes. To jest znowu Sonic Adventure 2, co dam na to samo miejsce, bo oczywiście to jest i Dreamcast, i Versus Battle, to nie ma różnicy. Tylko chyba jest różnica w multiplayerze tak naprawdę. I tyle. Sonic 4 Episode 2, gdzie mam Sonic 4? To jest Sonic 4, więc dałbym to na wyżej. Między innymi też daję to wyżej, bo dało nam to Episode Metal, a ja bardzo lubię Metal Sonica, to jest jedna z moich ulubionych postaci. I fajne jest to, że dali taką opcję, a zagrajcie sobie w pierwszy akt tam wszystkich poziomów Sonic 4 i grajcie sobie Metal Soniciem. To jest dla mnie cool. Bardzo mi się to podobało. A do samego Sonic 4 Episode 2, no to powiedzmy, że bardzo ulepszyli level design. Grafika też jest dużo lepsza niż Sonic 4. Episode 1 i muzyka tak według mnie taką samą jakość utrzymuje. Jest dobra, ale jeden jest wyżej punkt, co zakładam, że się domyślacie. Metal Sonic. Muzyka Metal Sonica. To jest. Paul, What I'm Made Of to jest najlepszy track Metal Sonica, jaki kiedykolwiek został dany i będę tego się trzymał aż do grobu. I no, jest lepsza. Po prostu ta gierka. Sega Heroes grałem chwilę. To jest po prostu, no, mogę chyba to powiedzieć, klon Candy Crush. I szczerze powiedziawszy, parę nawet dni w to grałem. Trochę się można powiedzieć, nawet na początku od tego uzależniłem, ale na dobrą sprawę, teraz za bardzo gra mnie tak nie obchodzi. Bo niektóre wymagania na postaci to były chore. No to jest ewidentnie taka maszynka trochę do robienia pieniędzy, mi się wydaje, ale no mówię.
Za bardzo mnie nie obchodzi ta gra. Sega Sonic the Hedgehog dałbym tu na C+. Jest według mnie bardzo dobrą gierką, taką arcade'ówką. Szkoda, że nie wydali jej z powrotem. I według mnie trochę skiepścili sprawę w marketingu Mani, bo to idealny był czas na to, by wydać taki malutki port Sega Sonic the Hedgehog, żeby każdy miał. Ale no niestety nie wydali, a szkoda. I no, powiem, że to jest bardzo fajne. Nie wiem do dzisiaj, dlaczego film, który miałem kiedyś z Sega Sonic the Hedgehog, jest najbardziej oglądalnym filmem na moim kanale, ma bodajże ponad 100 tysięcy wyświetleń. Nie wiem do dzisiaj, jakim cudem, dlaczego, ale nie narzekam. Jakby ktoś się pytał, dlaczego go zdjąłem, to dlatego, że jakość moich starych filmów mi nie odpowiadała, dlatego tyle let's play. W szczególności tych starych było dane na prywatne. Te nowsze już mają inny powód, że tak powiem, ale te starsze to właśnie powód jest taki, że nie byłem zadowolony z nich. Shadow the Hedgehog, to już wiadomo, gdzie to leci. Do Eski. Shadow the Hedgehog, dużo by to opowiadać, ale uwielbiam tę grę. Już nawet nie wspomnę o tym, że Shadow to jest moja ulubiona postać z serii. To muzyka jest zarąbista. Level design według mnie jest bardzo dobry. Fakt faktem, niektóre poziomy w niektórych misjach bardzo, no powiedziałbym, że dupne są, z tym, że jak są rozstawieni przeciwnicy, ale po paru razach jak się przejdzie i się zapamięta, to już nie jest taki wielki problem, więc no, jedyny minus tak naprawdę tej gry to jest taki właśnie, że trzeba ją przejść 10 razy, żeby odblokować zakończenie, takie true, co wiem, że dużo ludzi odpycha. Ale no, ja mam, mówię, ja nawet teoretycznie nie mam sentymentu do tej gry, bo nie grałem w nią technicznie jak miałem, jak wiecie, jak byłem mały czy coś, po prostu ja już nią grałem. Boże, ile miałem na tym grę w Shadow the Hedgehog? Chyba 14 to były, to wtedy kupiłem sobie Shadow the Hedgehog i zacząłem to grać i no. I grałem w Shadow the Hedgehog. Sonic Spinball. Sonic Spinball. To jest chyba wersja. Jak? To jest chyba wersja na Game Gear, mi się wydaje. Tak, na Master System to jest napisane. Tak ledwo. Sonic Spinball. No już się wypowiadałem o tym, to co tam. Oryginalny Sonic 1, no to Sonic 1 daje... powiedziałbym, że no B. Lubię do dzisiaj Sonica 1, to jest dużo, no... Dużo ludzi patrzy na to względem tego, względem późniejszych gierek, ale ja na to patrzę tak kompletnie... Jak ktoś, kto po raz pierwszy grał w tą grę, no bo... jednak ja zacząłem od Sonica 1, bo wiecie, no w sumie w Sonic Mega Collection Plus grałem zanim jeszcze tak naprawdę umiałem czytać, więc to było bardziej jak zapamiętałem pozycję, gdzie była gierka w liście w Sonic Mega Collection Plus. I no mówię, moją pierwszą gierką 2D był Sonic 1 na 100 Pro. No i mam sentyment do tego, nie mówię, że nie bardzo, według mnie jest do dzisiaj ta gra dobra i więcej nie mogę o niej powiedzieć. No, jest dobra, level design jest fajny. Można niby dać tą taki complaining, że o, bo często gra cię zatrzymuje, ale mi to nie przeszkadza tak szczerze. Tak będąc szczery 100%, no to oczywiście remastery dam do tych samych miejsc. No i teraz Sonic 3D. Wersja na Mega Drive'a jest według mnie dużo lepsza. Znaczy tak, wersja na Mega Drive'a według mnie ma lepszy soundtrack niż wersja na Saturna. Ale oczywiście wersja na Saturna wygląda lepiej niż wersja na Genesisa. Ale szczerze, dla mnie jest bardziej ważna muzyka niż grafika, więc no, gdyby to się dało połączyć na przykład w porcie PC-towym jakoś, co może nawet się da, nie wiem do końca, nie ogarniam za bardzo
sceny modelskiej Sonic 3D, jeśli jakkolwiek jest. Ale no, gdyby było to tak, że o, wersja po prostu grafika z Saturna tudzież PC, muzyka z Mega Drive to jest perfekcyjna według mnie wersja Sonic 3D Blast. No, jak bardzo dużo ta gra dostaje czasem hejtu, to szczerze mi się bardzo podoba. Nie mówię, że jest jakaś wybitna, ale nie jest w niej jakoś coś przeszadzone czy coś. Po prostu ją lubię. O. Po prostu ją lubię i nie mam do niej hejtu czy coś. I don't know. Nie wiem, co mówię już. Sonic and the Black Knight. To jest giera. Świetny dubbing. Znaczy, no. Świetny voice acting. Świetna historia. Gameplay jest według mnie bardzo dobry. W szczególności w porównaniu do tego, co było w Secret Rings. To w sumie najlepszy voice acting do dzisiaj w całej serii. Plus dodatkowo temat rycerzy arturiański w ogóle, czyli mój. Legenda o królu Arturze to jest właśnie taki mój ulubiony temat, tak szczerze. I uwielbiam tą gierę. Jeśli miałbym wybierać jedną właśnie z takich gier Sonica, jaka by miała dostać remaster, to prawdopodobnie jedną z nich byłoby Sonic and the Black Knight. W sumie Secret Rings, jakby dali sterowanie z Black Knight, to spoko. Secret Rings też dajecie. Kurde, co mi tam? Secret Rings też ma spoko voice acting. I level design tych obu gierek jest. Zaraz, nie tutaj. Level design Black Knight i Secret Rings jest okay, bardzo dobry też według mnie. Secret Rings tylko z tym ma problem, że. No jednak sterowanie jest do dupy, więc mówię tak. Naprawdę większość rzeczy się z Black Knight też zalicza do Secret Rings, tylko dużo to spada z tym sterowaniem. Bo sterowanie w Black Knight jest spoci nawet. Sonic Compilation to jest kompilacja Sonic 1, 2 i Mean Bean Machine, więc zostaje tutaj. Oryginalne Sonic Riders. Dobrym na to na D. Przepraszam, nie lubię oryginalnego Riders. Mówię, to znowu się aplikuje to, że castingi wyglądają bardzo dziwnie tutaj, ale. Nie, to jest trudna gra, do której się wchodzi. Że nie jest samo gra, nie, sama gra nie jest trudna, ale to jak trzeba. Jak ją masterowanie jest strasznie trudne według mnie. I nie lubię jej. Po prostu autentycznie powiem, po prostu nie lubię Riders. Riders mówię, jest dużo przyjemniejsze dla mnie do ogrywania. Może dlatego, że jest trochę łatwiejsza do masterowania, ale. No, Riders nie przypadam za nią. Sonic Rivals 2 to jest taki mój trochę guilty pleasure, bo Znaczy, nie wiem, czy naprawdę community Sonica jest jakoś się źle wypowiadało Rivals i Rivals 2. Ale nie, zdecydowanie jest underrated według mnie i dużo ludzi o nich nie wie. I przy okazji muszę się tu pochwalić, że bodajże w zeszłym roku udało mi się legitnie wystuprocentować Sonic Rivals 2 i jestem z tego dumny jak cholera do dzisiaj. I no, bardzo mi się podoba ta gierka. Spędziłem w niej wiele godzin i ją uwielbiam po prostu. Level design jest świetny. AI nie jest tak do dupy przeciwnika, jak jest w Rivals 1. Swoją drogą Rivals 1 dam. Kurde, Rivals 2 do A idzie nawet, kurde, a co mi tam? Rivals 1 idzie do C+. Więc Rivals 1 to właśnie było tak, że AI było strasznie chamskie. W Rivals 2 to już naprawili. No. Jeśli nie graliście w Sonic Rivals, bardzo polecam, w szczególności w dwójkę. Za bardzo nie nawiązują jedno do drugiego. Chociaż Rivals to teoretycznie, biorąc pod uwagę, że Sonic 06 było zrestartowane, to Rivals to jest pierwsza tak kanoniczna historia, w której nasi bohaterowie spotkali Silvera, więc no.
Ale no, jeśli nie graliście w Sonic Rivals 2, polecam. Bardzo. Na emulatorku PSP pewnie by się spoko grało. Są nawet patche na... kody patche na 60 FPS-ów do Rivals 1 i 2, więc to też polecam bardzo, bo ja sobie tak gram i jest bardzo fajnie. Szkoda, że tak oryginalnie nie dali tych gier w 60 FPS-ach. Nie wiem, dlaczego tak nie zrobili. Sonic R. Sonic R to jest znowu mój taki guilty pleasure. Dam to tym razem do B. To jest jedyny taki racing Sonica, który ja zawsze mogę przejść na 100%, bo lubię tą grę po prostu przechodzić na 100% i to nie jest takie trudne. Soundtrack jest świetny, taki bardzo cheesowy, ale jest świetny soundtrack. Jeden tak naprawdę, gdzie mam problem z tą grą, to jest no jak strasznie wolno się skręca, ale jak się zapamiętuje poziomy, to nie jest problem. I ma fajną taką starą 3D grafikę. Bardzo lubię styl właśnie graficzny, jaki jest w starych gierkach 3D, właśnie jak Crash Bandicoot, Sonic R właśnie, tudzież Sonic Jam, Spyro. Lubię ten motyw i dostaje ode mnie taki plus. Sonic Chaos, mówię, to powiedziałbym, że dałbym wraz Sonic 2. Nie za bardzo, mówię, do gier Game Gearowych jestem. Sonic X na nie do końca wiem, jak się to wymawia, tak szczerze. Lipsteer chyba to się nazywa. To jest zła gierka. Ktoś ostatnio z niej sprite zdumpował tak w ogóle. Ale no, to jest po prostu gra edukacyjna, w której Sonic uczy matmy. Była na konsolę, o której niemal nikt nie słyszał. I tyle. Nawet nie miałem w niej okazji zagrać, bo nie ma oczywiście emulatora Lipstera. Widziałem tylko gameplaye i tyle. Nie mam za bardzo o niej nic do powiedzenia. Używała sprite'ów Sonic 3, które swoją drogą sprite'y Sonica 3, co według mnie są najlepsze sprite'y Sonica do teraz. I fight me, może jeśli nie zgadzacie. Neo Geo, boże, Sonic Pocket Adventure, no to samo z Sonic 2. To jest po prostu port Sonica 2, no Jezu. Jedyne co to według mnie, szczerze powiedziawszy, bardziej mi się podoba ta taka prosta grafika 8-bitowa w Sonicu Pocket Adventure niż grafika ta, wiecie, bardziej detaliczna w Sonic. Więc szczerze powiedziawszy, przez to samo Sonic Pocket Adventure wlatuje do C niż D z Sonikiem 2. Nie, zaraz. Aha, dobra, to, bo to jest Sonic 2 na Master System, ja to daję. No dobra, niech będzie na tym C. Nie zwracam uwagi, tak szczerze. Sonic Schoolhouse to znowu jest gra edukacyjna. I tyle. Ma okropny voice actorkę Sonica. I tyle. Okej. Okay. Sonic the Fighters. No to jest Fighters z Soniciem. Dużo tutaj nie mogę powiedzieć. Nie jestem jakąś osobą, która lubi jakieś fightery. I tyle. Nie mam o tym za dużo zdania. It's here. I tyle. Dużo mówię i tyle. To jest Adventure, no to jest gra na Game Geara. Jest według mnie spoko bardzo. Szkoda tylko, że strasznie jest dużo tutaj backtrackingu. I nie, dość ją lubię. Tak będę szczerze. Jak bardzo mam hejt do Talesa, to jest jedna z tych gier Game Gearowych, które ja dosyć lubię. I dałbym jej C. Bo jest ładna graficznie, ma ten aspekt eksploracyjny i tak dalej. Minus jest taki, że jest strasznie dużo backtrackingu i tyle. Tales Sky Patrol, it's here, nie mam o niej zdania. Jest grą, w której się lata do przodu i tyle. Sonic Eraser. Więc mi dam to z Puyo Puyo. Znaczy, Eraser to akurat trochę bardziej lubię niż z Puyo Puyo, ale
No, to jest klon Tetrisa, Jezus Maria. Kolumny w sumie bardziej. Waku Waku Sonic Patrol Car. No to jest symulator jeżdżenia w Soniku. I... Nie wiem, gdzie to dać w sumie. Powiedziałbym... Nie jest to zła gra. Ale to nie jest tak naprawdę gra Sonika. Więc dałbym to na... Ale nie przez to, że to jest zła gra, tylko takie... Nie ma w niej nic tak naprawdę, co mogłoby być fajnego. Sonic Dash 2, Sonic Boom. Nie jest niczym specjalnym. It's here. Nie grałem w to praktycznie wcale. I tyle. Sega Sonic Popcorn Shop, tak samo. Waku Waku Sonic Patrol Car. Nie ma tu nic specjalnego. I wyszliśmy z czasem prawie godziny 40. Ja to może podzielę na party. Ale tak wygląda finalna wersja tej listy. Może jakoś oddalę, żeby to było wszystko widać. Bo na pewno nie będę renderował trzech. No. Godziny 40, więc może to po prostu podzielę na partię albo jakoś przyspieszę niektóre rzeczy. No i no, było tutaj troszeczkę roboty. I. No nie wiem, zobaczę co z tym zrobię. Trzy filmy z tego będą co najmniej. Jezus Maria. No więc dzięki wam za oglądanie. Albo wstawię ten tak surowy film i ewentualnie właśnie zrobię te dwie następne, czyli powiedzmy właśnie z Ratchet & Clanka i z jakiejś serii, którą jeszcze tam wymyślę osobno. No i co? No dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. To jest finalna wersja. Oczywiście możecie mnie ochrzanić, jak to z niektórymi rzeczami jestem, nie wiem, niededukowany czy coś. Jak bardzo się mylę z tym, jak bardzo lubię jakąś grę, czy nie. No i co? No, dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!